Witajcie! W dzisiejszym odcinku króciutko zrobię odcinek o znakowaniu amunicji. Na przykładzie mojej 308 Winchester. W jakim celu znakujemy amunicję? W jakim celu ja znakuję? Na początku znakowałem amunicję fabryczną różnych producentów, jeżeli kupowałem, różnych gramaturach. Znakowałem czubki pocisków i strzelałem do tarczy. I wtedy wiedziałem, która amunicja lepiej się układa na tarczy. Która gramatura, który producent będzie bardziej mi pasował. To było na początku. Później, gdy zacząłem malaborować, również malowałem czubki i w tym momencie na przykład wiedziałem, że ten pocisk, na przykład 175 grain z taką nawaszką, tak się układa, a cięższy pocisk gdzieś indziej, albo z innym osadzeniem już pod koniec, jak już się dobrało nawaszkę, na przykład z jedną głębokością osadzenia miałem zielony, z inną czerwony, z inną niebieski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie wiedziałem, jak na tarczy się układa, która przestrzelina będzie lepsza, która głębokość osadzenia będzie lepsza w zależności od koloru. Wszystko miałem tam zanotowane i, że tak powiem, tak to weryfikowałem. A teraz używam tego w zasadzie cały czas na zawodach z racji tego, że zdarzają się przestrzeliny z sąsiednich stanowisk. Na longshocie teraz na treningu na nieszczęście tego nie użyłem i też miałem dwa razy przestrzeloną tarczę przez sąsiada. Na zawodach głównych również miałem przestrzeloną tarczę na 800 metrów, miałem 20 przestrzelin. Na szczęście miałem pomalowane już na zawodach czubki i można było to zweryfikować. Był tam mały błąd, trzech oczek, że tak powiem, miałem niedoliczone, ale to już dużo to nie zmienia. Chodzi o sam fakt weryfikacji naszych przestrzeli na tarczy. Jeżeli sędzia okaże się na tyle elastyczny, że zobaczy naszą grupę, na przykład mówię o niepomalowanych, jeżeli sędzia zobaczy, że mamy piękną grupę w dziesiątkach, jedną muchę na przykład na zero i sędzia będzie, że tak powiem, wyrozumiały i elastyczny i zobaczy, że my naprawdę strzelamy dobrze i ta mucha nie jest nasza, a sąsiad nasz strzela po całej tarczy, to powinien odjąć to zero. Tak na zdrowy rozsądek. Ale w praktyce jest tak, że odejmie nam najlepszą przestrzelinę z tarczy. I w tym momencie jesteśmy pokrzywdzeni. A tu chodzi o uczciwą grę, bo jesteśmy sportowcami, a nie jakimiś, że tak powiem, oszustami. Trzeba na to, moim zdaniem, patrzeć tak z taką większą perspektywą, troszeczkę nie tylko zgodnie z regulaminem, tak, bo tak napisane, to tak trzeba iść, trzeba wpaść, przepaść, bo tak jest napisane. Nie, trzeba być sportowcem od początku do końca. Dlatego ja maluję czubki i jeżeli też sędzia okaże się na tyle w porządku, to zaliczy to. Tak jak w moim przypadku sędzia uznał to, że moje przestrzeliny były w takim kolorze, a reszta była zupełnie inna, posiana i po prostu policzone były moje punkty. Także dzisiaj Wam pokażę, jak to robię i na przykładzie tarcz, jak ewentualnie zrobić ekstrakcję tych kolorów, jeżeli ona jest mało widoczna. Także zapraszam do filmu. Na przykładzie tej tarczy, to jest tarcza 600 metrów z longshota. Chciałbym Wam pokazać, jak wzmocnić kolor z czubków, które sobie pomalowaliście. Ja na przykład tutaj mam pomalowane czubki na czerwono. Widać czerwono, ale czasami jest tak, że macie 20 przestrzelin albo nawet i więcej, tak jak zdarzyło się na tych zawodach, ale Wasze czubki na szczęście są pomalowane. I teraz trzeba znaleźć Wasze przestrzeliny. I powiedzmy, tych kolorów za bardzo nie widać.
Piotr Sierzyniecki pokazał mi, bo akurat miał przez ze sobą swój sposób, czyli za pomocą alkoholu. Można namoczyć, ja to zrobiłem, że tak powiem, break cleanerem, czyli takim preparatem do mycia, że tak powiem, zacisków hamulcowych i systemu hamulcowego. Jeżeli namoczy się to właśnie tą alkoholem, tu już nawet widać czerwone plamki, namoczy się tą tarczę alkoholem, to ten czerwony kolor, czy też niebieski, czy zielony, którego używacie do malowania czubków, on się wzmacnia i w tym momencie widać, która przestrzelina jest wasza. I w tym momencie łatwo to zweryfikować, która przestrzelina jest wasza, a która nie jest wasza. I teraz postaram się zrobić temu zbliżenie jakieś, jeżeli to się da. O. I mam nadzieję, że dobrze to widać, że ten kolorek czerwony się wzmocnił. A teraz jak tego dokonać? Jak malować se czubki? Teraz pokażę wam na przykładzie. To jest zwykły marker permanentny z czubkiem takim. Ja użyłem czerwonego. Czasami używam zielonego, czasami niebieskiego. Odkręcamy tą część, która, że tak powiem, zamyka nam zbiorniczek. To jest zwykły, taki dummy zrobiłem. Przykładowy nabój, żeby właśnie to pokazać. I co? Zanurzamy w tej gąbce w środku, zakręcamy i mamy czubek już zakolorowany. Zanurzamy prosto i mamy czerwony czubek. I następny, i następny, i następny. Tak robimy. I ta farba potem po przejściu pocisku przez tarczę zostawia zawsze jakiś po sobie ślad. Jeżeli ktoś ma potem wątpliwości, jeżeli chodzi o punktację, to się może okazać jakby jedyną deską ratunku, żeby na przykład sędzia nie odjął wam najlepszej przestrzeliny, którą macie, zamiast gorszej, którą wam ktoś wstrzelił. A o to chodzi, żeby była, tak powiem, walka uczciwa na tych zawodach, a nie, że komuś się tak wydaje. Takie jest moje zdanie tylko. Zobaczcie, nawet tutaj na stole po tych znakowaniach tym zmywaczem do hamulcy odznaczyły się czerwone przestrzeliny, które zamoczyłem wacikiem. Które zamoczyłem. Jak widzieliście, nie jest to ani trudne, ani czasochłonne, pracochłonne, jakieś inne chłonne. Jest to prosta operacja, która może nam bardzo pomóc nie tylko w znajdywaniu amunicji, która nas interesuje, ale także i na zawodach. Może się okazać, że jest to bardzo, bardzo pomocne. Także jeżeli wam się podobało, stawcie kciuki w górę, jakieś sugestie w komentarzach, dyskusje możemy pootwierać. Dziękuję za subskrypcję i każdych kolejnych nowych subskrybentów serdecznie witam. Cześć!